Dagmara i Marcin Stefańscy. My chcielibyśmy dzisiaj dać Państwu świadectwo z naszego życia, z tego, jak relikwia świętej krwi Chrystusa z Golgoty wpłynęła na nasze życie i na życie naszych dzieci tak naprawdę. Otóż córeczka nasza ma 4,5 roku w tej chwili, natomiast ciąża w zasadzie przebiegała bez większych zarzutów. Ja do 8 miesiąca ciąży pracowałam i nic nie zapowiadało tego, że może zakończyć się, że może rozwiązanie być nie po myśli naszej, prawda? Czyli zakończyć się niepozytywnie. Na ostatniej wizycie, to był 38 tydzień, takiej zwykłej kontrolnej wizycie u pana profesora w Katowicach, dowiedziałam się, że niestety tętno dziecka zanika i istnieje bardzo duże ryzyko, że coś tam się dzieje nie tak z dzieciątkiem i musimy, chociaż te momenty zanikania były bardzo rzadkie i takie słabiutkie, natomiast wzbudziło to niepokój pana profesora, odesłał mnie natychmiast do kliniki na Ligotę, gdzie przeleżałam noc całą pod KTG podłączona. I rano, jak tylko pan profesor pojawił się na oddziale, podjęto decyzję o jakby wywołaniu akcji porodowej. Pierwsze wywołanie nie powiodło się, ku zdziwieniu lekarzy. Drugie wywołanie również, jakby mój organizm nie chciał zareagować i albo dziecko nie chciało zareagować na te próby wyciągnięcia go i sprowokowania porodu siłami natury. I to naprawdę wzbudzało, bo czuć było tą atmosferę niepokoju wśród lekarzy, którzy tam się pojawiali co troszkę w moim otoczeniu i próbowali właśnie diagnozować, co to tam się dzieje. O godzinie 12 podjęto decyzję, że pójdę jeszcze na jedną USG, już tym bardziej takie bardziej czułe i bardziej detaliczne. I cóż, no i o 14 dostałam informację, że natychmiast na CITO rozpoczyna się poród, ale nie tak, jak ja sobie to wyobrażałam, czyli siłami natury, tylko będzie to cięcie operacyjne i to w trybie natychmiastowym, ponieważ dziecko owinięte jest podwójną pępowiną, a ponieważ jakby podejmowano wcześniej próby wywołania tego porodu, to istnieje ryzyko, że akcja porodowa może się rozpocząć w każdym momencie, co oznaczałoby tylko to, że na pewno nie urodzę zdrowego i pod dużym zapytaniem żywego dziecka. No cóż, rozpoczęto tą akcję porodową, faktycznie na CITO, faktycznie zdjęto tam z bloku wszystko to, co tam było już zaplanowane i urodziłam córkę zdrową, Matyldkę o godzinie 15, równiutko, także głęboko wierzę i ufam, że interwencja krwi Chrystusa w tym momencie była i jest to mój dowód i moje świadectwo. Tak, ja jeszcze dodam, że żona opowiedziała o całym przebiegu jak gdyby ciąży, a kiedy dowiedzieliśmy się, że jest w ciąży, to pierwsze kroki, jakie poczyniliśmy, to właśnie do sanktuarium tutaj krwi Chrystusa, żeby Panu Jezusowi oddać ciążę. I pamiętam jak dzisiaj, kiedy żona podchodziła do błogosławieństwa relikwiami krwi Chrystusa z Golgoty, to ksiądz ją błogosławił, ona taki gest zrobiła, właśnie pokazała jeszcze na swój brzuch, że gestem po prostu wskazującym na to, że jest w ciąży. I pamiętam jak dzisiaj, kiedy ksiądz pochylił się i relikwiami pobłogosławił. I głęboko wierzymy właśnie, że to zawierzenie krwi Chrystusa było tą mocą, która doprowadziła do tego, że dzieciątko nasze, nasza córa urodziła się zdrowa i jesteśmy szczęśliwymi rodzicami. Bardziej ufając słowom lekarzy, że z punktu widzenia medycznego podwójna próba wywołania porodu nie powiodła się jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, bo zazwyczaj to skutkuje natychmiastową akcją porodową. Natomiast u mnie, jak widać, organizm odmówił współpracy, a dzieciątko też pewnie czekało na ten swój właściwy moment, aby móc urodzić się zdrowym, silnym i żyć po prostu. Także dajemy nasze świadectwo i zachęcamy przyszłe mamy, które z jakichś powodów lękają się o zdrowie, o przebieg ciąży. Kobiety, które może nie mogą albo z jakichś różnych powodów nie mogą zostać mamami. Przyjeżdżajcie tutaj do nas i oddawajcie te swoje dzieciątka, maleństwa, te swoje problemy właśnie z poczęciem świętej krwi Chrystusa z Golgoty.
Ja jeszcze dodam, że trzecia ciąża i nasza trzecia córa również w momencie, kiedy było bardzo mocne zagrożenie, tak lekarz mówił, że być może, że nawet już no, nastąpiło poronienie i dziecka nie będzie. Zawierzyliśmy wtedy, prosząc służebnicę krwi Chrystusa, siostry, aby bardzo mocno prosiły przez krew Chrystusa, aby Pan Jezus nasze dzieciątko uratował, żebyśmy mogli być tymi rodzicami po raz kolejny. I wizyta u lekarza przyniosła nam wielką radość, ponieważ lekarz stwierdził, że dzieciątko jest, że krwotok nie był przyczyną tego, że doszło do poronienia. I wierzymy głęboko, że po raz kolejny Pan Jezus poprzez swoją świętą krew uratował życie naszej kolejnej córeczki. Za to jesteśmy Bogu wdzięczni.